Lucyna Kryłowicz, kierownik środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi, jest gościem Radio 5. Witam gorąco. Dzień dobry, witam. A spotkaliśmy się, ponieważ już jutro, dzień otwarty w domu, a sam dom działa od lutego, czyli bardzo młody, ale już macie swoich podopiecznych. Tak, kilka zdań. Rzeczywiście, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami, przy kościuszki, przypomnę, 28B, działa od niedawna, bo zaledwie miesiąc. Owszem, tak jak Pan powiedział, krótko działamy, ale jednak mamy już uczestników, nie jednak, ale już mamy uczestników i to 27 osób. Dom ten przeznaczony jest na działania właściwie w godzinach od 7.30 do 15.30. Sama nazwa pokazuje Środowiskowy Dom Samopomocy, czyli taki dom, w którym takie osoby same sobie pomagają. O tak, to zaznaczamy. I, i są no, w ciągu dnia. Tylko właśnie w godzinach 7.30 do 15.30. To może wyjaśnijmy, czym, co to znaczy Dom Samopomocy? Z naciskiem na to słowo Samopomoc tak, czyli ludzie przychodzą tylko w godzinach tych, których powiedziałam, pracują w poszczególnych pracowniach przez 6 godzin dziennie, nie dłużej, ponieważ inne godziny to są godziny na przeprowadzenie, na wspólną herbatkę rano. Pracują właśnie w pracowniach w małych, bardzo małych grupkach, 4-5 osób i właśnie w tej pracy indywidualnej bądź w małych grupach Uczą się, wspólnie pracują, wspólnie pokazują, jak można bawić się i pracować jednocześnie w pracowni. W pracowni mamy wiele, między innymi jest to pracownia gospodarstwa domowego, w której właśnie realizują się bardzo i dużo pracują, chętnie pracują panie. Zmywając naczynia, przygotowując proste potrawy, kanapki. Niektórzy, niektórzy uczą się nawet prostych czynności, jak zrobienie kanapki czy umycie kubka po sobie. Są to proste czynności, które wykonują właśnie ludzie sami. Następnie mamy inne pracownie, w których również ci ludzie pracują, między innymi w pracowni ogólnej artystycznej. Przygotowują róż, różne nie wiem, wycinane realizują, realizują się artystycznie. się, artystycznie. A jest też fotograficzna pracownia jest. usprawnienia fizycznego. No Są też takie dosyć ciekawa pracownia, na przykład doświadczania świata, czyli takie osoby no, poznają świat, patrzą swoimi oczami i na nowo poznają świat. Tak, ci ludzie, a szczególnie z naszą panią, z naszą panią psycholog. Indywidualnie w zasadzie wchodzą do tej pracowni i wykorzystując właśnie światło, zapachy, kolor, dźwięk, muzykę relaksacyjną, tutaj właśnie potrafią wyciszyć się, uspokoić, i chętnie tam bywają, ale generalnie w w indywidualnie, bardziej indywidualnie niż dwie osoby. Wolą być. Zapraszamy i waszymi podopiecznymi są m.in. osoby z chorobą Alzheimera. To jest taka osoba, choroba, która najczęściej dotyka właśnie starsze osoby. Dlaczego warto, żeby taka osoba właśnie do Was trafiła? Ja wiem, że takie osoby, które już są, mają no, różne stadia choroby Alzheimera, one często są w domu, one często są pod opieką rodziny. Dlaczego właśnie spod tej rodziny warto, żeby się spotykały z innymi? Na chorobę Przeda Alzheimera. Choroba Alzheimera ma to do tego, że niestety osoba jest przeważnie już w drugim stadium i trzecim zależna od innych osób. Jeśli ta osoba z chorobą Alzheimera zostaje sama, tylko z opiekunem bądź z córką, tak? Najbliższą osobą przez 8 godzin, a w zasadzie w domu przez 24, brak jest zajęć. Bezpośrednio z, z taką osobą, zorganizowanych zajęć, bo ta osoba wymaga dużego wysiłku, co chodzi o współpracę. Tutaj przychodzą do nas, mają zorganizowany czas, mogą wspólnie bawić się, mogą wspólnie coś zrobić, mają zapewnione bezpieczeństwo. Mogą prowadzić zajęcia terapeutyczne w grupie, nie tylko indywidualnie, a przede wszystkim chciałabym zwrócić na to uwagę, że oni dość fajnie integrują się w grupie, tak? Czyli potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią się bawić, a to bardzo wyraźnie było w Dniu Kobiet, widać. Jak zagrała muzyka, były kwiaty, panowie, również z chorobą Alzheimera. Z kwiatkiem, z laurką przez siebie wykonaną. Wręczali właśnie, życzyli wszystkiego dobrego paniom. Ile było radości, ile wspólnej zabawy, a więc widać też tę integrację w grupie. A poza tym jest to uważam, że ogromna korzyść dla osoby opiekującej się w domu, czyli córka w godzinach 7.30, 15.30, może zająć się swoimi sprawami rodzinnymi, pójściem też do lekarza, tak i wykorzystać po prostu ten czas 8 godzin sześciu na pewno dla siebie